Wtedy na ławce w Queen's Parku, patrząc na wiewiórki i dziwiąc się, że są czarne, a nie rude, jak u nas, byłem zarazem księciem i żebrakiem, dziadem, wężoznawcą, o którym jeszcze opowiem, i prezesem Związku Dramatopisarzy. Ilekroć dziś przechodzę z websterem koło tej ławki i widzę kogoś śpiącego w śpiworze, myślę sobie, że niekoniecznie musi być pijaczkiem. Może jak ja, wówczas stawia tu pierwsze kroki. Nie bardzo mogłem sobie wyobrazić, że za miesiąc będę w Toronto. John Roder otrzymał propozycję objęcia nowego laboratorium przy znanym szpitalu Mount Sinai Hospital i z całym zespołem z Kingston przenosił się do Toronto. Jak mało który z Kanadyjczyków interesował się historią naszego kraju. Z wielkim trudem próbował ją zrozumieć. Zdziwienie roderów w kwestiach u nas oczywistych było czasem wzruszające i świadczyło o wielkiej przepaści, jaka dzieliła nasze dwa światy. Przed naszym wspólnym wyjazdem do Toronto, John zamówił małą orkiestrę, która w parku przed jego domem w Kingston grała nam na pożegnanie oratorium Bacha. John jest wielbicielem muzyki poważnej. Chodzi na wszystkie koncerty, a zagnany przez niego do skrzypiec Natan dziś koncertuje na rodzinnych uroczystościach. Gdy mu wypominam Worms, wygrzebywany z Marysią Patykiem w ogródku, uśmiecha się pobłażliwie. Wcześniej stanęła przed nami paląca potrzeba znalezienia taniego mieszkania w Toronto. Kiedy trzeci raz tam przyjechałem, Tadeusz powiedział mi: Słuchaj, dzwoni do ciebie jakiś facet. Z Automotive Clearance Center. A co to takiego?